Hejka, z tej strony Piątek i pod poprzednim filmikiem wybiło 500 zł w górę, więc pokażę wam sposób, jak włączyć CheatEngine'a na paczkę Blazing Pack. Więc jak widzicie, tutaj mamy CheatEngine'a. A, musi być to CheatEngine 6.6 lub niższy. Więc jak mamy już Minecrafta, Blazing Pack, odpalamy go. No i nie działa, crashuje się Minecraft. To dlatego, tak każdemu się pewnie crashuje. I crashuje się to dlatego, że jest tutaj nazwa CheatEngine. Bo pokażę wam zaawansowany system ogólny, a po co zaraz. Więc tak, potrzebujecie do tego jednego programu fajnego. Window Title Changer. Trzeba go odpowiedzieć jako admin, żeby działał. I tutaj wpisujemy byle co. Linki do pobrania będą w opisie. Jak widzicie, tu się zmienia nazwa okienka. Odpalamy teraz Minecrafta. Jak widać, odpala się, nic się nie crashuje. Teraz pokażę wam zaawansowany system ogólnie zabezpieczeń Blazing Packa przed CheatEngine'em właśnie. Jest to dosyć zabawne w sumie, no, taka niby paczka w skali no, wszystkich serwerów. No, wszystkie serwery faktycznie tak używają tej paczki, a są takie beznadziejne zabezpieczenia, więc uwaga, wpisujemy CheatEngine w wyszukiwarkę. Teraz spójrzcie tutaj, spójrzcie. Widzicie, na razie, bój to skraszuje, zaraz klikamy tutaj. I skraszował się Minecraft, tylko dlatego, że w byle jakim procesie jest nazwa CheatEngine. No dosyć niskie poziomy zabezpieczenia, nie powiem. Czyli nawet jeśli nie macie CheatEngine'a odpalonego, wpiszecie sobie w YouTube'a CheatEngine i odpalicie filmik z CheatEngine'em, to może wam Minecraft się wyłączyć. Czyli możecie teoretycznie dodać podczas sklepy. Tylko dlatego, że wasz kolega na przykład wysłał wam filmik niby do jakiejś, nie wiem, muzyki, a w tytule był CheatEngine. Pokażę Richa i Antyknoka. A nawet Antyknoka, tam Knoka w mniejszego połowę, to różnie. Możecie sobie ustawić jak chcecie. I powodem, dlaczego tu udostępniam, jest to, bo ogólnie taki główny powód to no, jest to w niepożądanych rękach, a taki drugi powód no to no w sumie jak administracja nie potrafi tego zablokować od ponad roku, bo to jest chyba jakoś od wakacji 2017 roku, nawet wcześniej, nie tak jakoś, nie wiem, bardzo, no, nawet ponad rok to już mam ja i moja gildia. Znaczy no, Gildia 0000. To ma ponad rok, tego Richa i Antyknoka, czy byle jakiego Knoka. Teraz wchodzę do niej PvP w celach tylko, no żeby to przetestować, w celach naukowych. Ogólnie to, co do filmu, na przykład Rimka, to no tak, używałem tamtego Richa, który jest tutaj pokazany, nie będę tego ukrywał. Odpowiedziałem Rimkowi tylko dlatego, żeby mieć no wyświetlenia, no to chyba było oczywiste w sumie. Chociaż to co mówiłem, no to takie rzeczy się zdarzają w Minecrafcie i tak to mogło wyglądać i mogły te hity być legit, które dałem, ale no nie były. Znaczy może nie wszystkie mogły być legit, no ale większość, zdecydowana większość tych hitów mogła być legit i mogła być w normalnym Minecrafcie bez cheatów. Czyli ktoś inny mógł mu zdać takie hity. Więc tak, już mamy CheatEngine, no jestem teraz na właśnie na PvP. Idę na te parki, odmutuję się na TeamSpeaku. Dźwięk włączony. Alu, nagrywam jak coś, więc uwaga. Jesteś lizak na te parkach? A, no to jest Swift. Lizaku. Idziemy z nim. I na początku pokażemy wam Antyknoka, ponieważ Richa włącza się w inny sposób troszeczkę. Więc tak, tutaj klikamy w to miejsce. Wybieramy, klikamy Window list i wybieramy Minecrafta. Wpisujemy tutaj wartość 8000. Zaznaczamy tutaj double i odhaczamy to tutaj i to tutaj też dwa razy odhaczamy. Klikamy First Scan. I jak widać są trzy wartości. Zaznaczamy tą, gdzie nie ma cyferek. Po prostu ma być 8000. I tutaj to jest defaultowa wartość.
Im mniej, tym mamy większego knoka, a im więcej, tym mamy mniejszego knoka. No, trochę dziwnie to działa, ale tak jest. Więc ustawię sobie 80 tysięcy, albo 800 tysięcy. Kliknę OK, jak widzisz, tu jest 800 tysięcy wartość. Dobra, jak coś ja mówię na OBS-ie, to hitnij mnie. No i mamy pięknego antyknoka, ale nie z miecza, kolego. 800 tysięcy starczy, żeby mieć dobrego antyknoka. Na drzewkarkę na przykład. 80 tysięcy. No 80 tysięcy to jest taki legit w miarę, no w miarę w sumie, nie, no i zależy. Masz każdy... to jest 100 tysięcy, pokażę. Nie, ja miałem 800 teraz tysięcy. Jak? Normalnie, no na filmiku zobaczysz. Lepszy komp mam, sorry. Do sika byś nie chciał? Na przykład 40 tysięcy, albo w sumie nie, tak nie wiem ile. 15 tysięcy, żeby mieć takiego w miarę legit knoka, że tak powiem, nie wiem, albo 12 tysięcy. To w sumie zależy. Możecie sobie sami ustawić. Na przykład polecam taki fajny sposób. A to w sumie zaraz, ale im mniej, to większy knok. Na przykład zaznaczę sobie 5000. No i teraz lecę w górę wysoko. Kto kim jeszcze raz? No. Teraz pokażę wam, jak się ustawia na binda, bo to jest bardzo przydatne. To klikamy prawym na to tutaj. Klikamy set hotkeys, tu dodajemy i na przykład na 1, czyli tam gdzie mamy 5.2, ja mam tam 5.2 przynajmniej. Po prostu róbcie teraz tak jak ja i tutaj zaznaczamy 8000, czyli defaultową wartość. Pod dwójką będzie, tam gdzie mamy koks, na przykład będzie 5000. A pod z, ja tam mam knoka, to będzie 80000. No to teraz pokażę ten taki fajny trik, że jak się je... Bij mnie cały czas. Pokażę fajny trik, że jak się je... Sorry. Że... Ale z miecza. Na przykład biję się tutaj z kolegą. Jest to trudna walka. Bij mnie z miecza normalnie, ty debilu. I umieram, to klikam 2 i odlatuję na 100 tysięcy kratek i... Nie mam prawa polizać. Klikam Z i mam antyknoka, na przykład jak jestem na drzewkarce. I sobie go mogę sknokować z takiej drzewkarki właśnie. No więc to na tyle jeśli chodzi o knoka. Teraz przedstawię wam Reacha, czyli coś, co pewnie najwięcej osób chce. Dobra, witam was w drugiej części. Więc tak, wyłączamy Change Engine, jak już zrobiliśmy, powiedzmy sobie tamto. Czyli tak, od początku, włączamy Change Engine'a. Włączamy Window Title Changera jako admin. Tam ustawiłem defaultowo, żeby się tak włączało. I tak, są dwa sposoby na włączenie Reacha. Ja znam jeden, ten swój, co miałem wcześniej. Niepożądane osoby znam drugi. No to odpalamy, już zmieniliśmy nazwę, wszystko. Blazing Pack się powinien odpalić. Tak, na tym Reachu grałem właśnie na filmiku Rimka. No grałem po prostu na każdym serwerze. No nie PvP tylko nie grałem. Grałem na Discraftcie sobie nawet. Ten Reach ma zasięg 5 kratek, więc nie da się tego zmienić inaczej, musi być 5. Też... No, nie wiem czemu, nie wiem czemu się wyłączyło. Ale mogę włączyć drugi raz. Nie wiem czemu, ale czasami ten Reach się nie włącza, więc trzeba zrestartować Minecrafta i spróbować jeszcze raz go włączyć. I powinno być wszystko w porządku. Dobra, teraz się odpaliło. I jak już się odpaliło, to nic nie robimy. Zaznaczamy tutaj Minecrafta. Tutaj klikamy Value Between, tutaj na Double. O, jeszcze raz. 3.0 3.0. Klikamy First Scan. To zawsze tutaj jest wartości jakieś około 1000. Klikamy sobie next Scan parę razy. Wchodzimy na jakiś tam serwer, na przykład na Discrafta. Na Discrafcie on też mi się zdarzyło właśnie grać na tym Reachu. Więc no, sorki. Ale no, to wina Invisiusza, więc wszelkie pretensje do niego. Więc tak, teraz biegamy sobie chwilę, nie wiem, czekamy jakieś 15 sekund. Klikamy next scan znowu. Parę razy.
Możemy jeszcze raz sobie relog dać, nie wiem. Oj, widzicie, coś co jeszcze zrobiło. No dobra. I tak, no nie mam Richa, nie mogę go bić. To zaznaczamy teraz wszystko. Zmieniamy to na 5. Czekamy chwilę i wychodzimy z serwera i wchodzimy na jakiś serwer, na którym chcemy mieć tego Richa. To był serwer testowy, ten Dustcraft, czyli wchodzimy na byle jaki serwer testowy. Teraz wchodzimy na normalny serwer. I Rich powinien być. O tak, takie właśnie latanie jest efektem ubocznym. O, jak widać mam Richa. Raz, dwa, trzy, no jakieś tam cztery kratki. Będę się bił z gościem. Nie może on podejść. No właśnie, to jest jakiś efekt uboczny, czasami to wyskakuje. No ale już lognę w sumie. Hej, witaj, miałem Richa. Jak komuś nie działa, to kilka razy tak zrobić i zadziała na pewno. No i to w sumie chyba tyle z tego filmiku. Invis już mógł to zablokować rok temu, czy ten, kto się zajmuje tą paszką, czyli nie wiem, Best, czy ktokolwiek. O takim Knoku Invis już wiedział spokojnie od roku. Czy no ogólnie tam osoby właśnie od tego Blazing Packa, o Richu, o to prawdopodobnie nie, chociaż już nie wiem. No i to tyle. Miłej zabawy, miłego grania na cheatach. Ciekawi mnie, co będzie teraz z tym całym community. To nara.